Witaliśmy Państwa dziś już przy wejściu. Teraz chciałabym powitać Państwa już oficjalnie. Witamy bardzo serdecznie na briefingu prasowym grupy Działamy Wspólnie. Ja nie jestem mieszkanką Barda, co już Państwo wiedzą. Natomiast jako Dolnoślązaczce bardzo zależy mi na tym regionie naszej pięknej części kraju. W związku z tym, jakby stałam się częścią tej grupy, na dzisiejszym spotkaniu podzielimy się z Państwem naszymi pomysłami, jakie mamy, żeby ten region ożywić, rozwinąć, może coś zmienić. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania tego, co mamy do zaproponowania. I mieszkańcy mówią, chcemy zmian. Mieszkańcy mówią, chcemy poczuć, że ktoś nas słucha, chcemy poczuć, że ktoś o nas dba, chcemy, aby miasto i gmina było dla nas przyjazne. Powiedziałam, ok, fajny pomysł, ale sama tego nie zrobię, zróbmy to razem. I tak powstała grupa, którą tutaj widać. Postanowiliśmy, że zrobimy coś razem. Nazwa dla naszej grupy urodziła się praktycznie na pierwszym spotkaniu. Działamy wspólnie. Dziś przedstawimy Państwu w dużym skrócie to, co chcemy zrobić. Chcemy też Państwa zaprosić do współpracy, bo sami tego nie zrobimy. Czekamy też na propozycje od Państwa. Podzieliliśmy nasze działanie na kilka płaszczyzn. Każdą z nich możemy nazwać wspólnym hasłem. Gmina przyjazna mieszkańcom. Zadbamy o bezpieczeństwo. Każdy mieszkaniec i gość w naszej gminie musi czuć się bezpiecznie. Zadbamy o monitoring całej gminy, nie tylko miasta. Bezpieczeństwo to też dobre drogi i chodniki. Zarówno gminne, jak i powiatowe. W porozumieniu z powiatem wykonamy niezbędne remonty i modernizację dróg i chodników. Wykonamy przegląd przejść dla pieszych. Usprawnimy pracę ochotniczych straży pożarnych poprzez zakup i modernizację ich zasobów. I wreszcie zwrócimy się ku młodszym, naszym milusińskim, by mogli wrócić do aktywności w grupie rówieśników. Nie tylko siedzenie w sieci, ale pobyt na powietrzu, w terenie. Przywrócimy harcerstwo w Bardzie dla dzieci z całej gminy. Szanowni Państwo, jednym z naszych priorytetów jest oczywiście edukacja. Szkoła to miejsce, gdzie nasze dzieci spędzają większość swojego życia. Dlatego zależy nam, żeby ta szkoła tętniła wręcz życiem, śmiechem beztroskich, radosnych, szczęśliwych dzieci. Stworzymy szkołę, która będzie się kierowała edukacją dobrego serca. Stworzymy szkołę, w której będziemy chcieli, aby nasze dzieci czuły się przyjaźnie, szczęśliwie, żeby im było bardzo dobrze w tej szkole. Wprowadzimy elementy edukacji leśnej, która uchroni nasze dzieci przed konsekwencjami deficytu natury. Wprowadzimy zajęcia projektowe, które pomogą nam tworzyć wspólnie z dziećmi na zasadzie praktycznej przyszłości naszej gminy, a też i przyszłości naszego państwa. Chcemy, żeby z naszej szkoły wychodzili przyszli obywatele, którzy będą świadomi nie tylko swoich praw, ale przede wszystkim obowiązków. Współdecydujemy. Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne. Dlatego wprowadzimy w życie hasło, jak widać, współdecydujemy za pomocą budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych, projektów i inwestycji. Z licznych rozmów z wami wiemy, że chcecie, aby park za Nysą stał się znowu miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Zrobimy to.
Kultowe miejsce Warta znów będzie tętnić życiem, a ulica Główna stanie się wizytówką Warta. Ożywimy kulturę w bardziej całej gminie, by każdy mógł z niej czerpać, a chętni siebie spełnić. Zainspirujemy wspólne zdarzenia, reaktywujemy tradycje teatralne. Zainicjujemy narodziny teatru na miarę nawet Kapitolu. Obudzimy talenty te uśpione i te jeszcze nieodnalezione, a w każdej dziedzinie kultury, sztuki i rzemiosła. Stworzymy cykliczny kalendarz wydarzeń o szerokim spektrum upodobań, inklinacji czy estetyki. Otworzymy drzwi świetlic wiejskich, by tętniły pomysłowością i kreatywnością. Udowodnimy, że kultura w naszym mieście i gminie to jej element niezmiennie stały i niesłychanie twórczy. Współpracujemy i integrujemy zauważane i doceniamy wszystkie grupy społeczne. Dzieci, młodzież, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, kombatantów, strażaków, również grupy sportowe, wszystkich tych, którzy chcą współpracować z nami. I doceniamy i chcemy wspierać tych najbardziej potrzebujących. Mamy kilka rozwiązań, ale jednym z nich jest wsparcie poprzez opiekę wytchnieniową. Rozwijamy przedsiębiorczość. Zorganizujemy stały punkt pomocy i porad prawnych dla przedsiębiorców. Wprowadzimy kartę mieszkańca, dzięki której lokalne firmy zyskają stałych klientów. Bezrobocie w Bardzie jest wyższe, a zarobki niższe niż w województwie. Każdego dnia prawie 500 osób z gminy Bardo dojeżdża do pracy do innych miast, często bardzo odległych. Stworzymy warunki dobrego transportu do najbliższych stref ekonomicznych, na przykład do Europarku w Ząbkowicach Śląskich. Będziemy prowadzić działania informacyjno-promocyjne, w tym bezpłatne szkolenia, tak aby przedsiębiorcy z gminy Bardo potrafili pozyskać fundusze unijne na rozwój swoich firm. Pomożemy Państwu pozyskać te pieniądze. Chronimy środowisko. Po pierwsze i najważniejsze, zmodernizujemy sposób oczyszczania ścieków w Bardzie. Mieszkańcom nareszcie przestanie śmierdzić. Prowadzimy także działania oczyszczające i utrzymujące w porządku Nysę Kłodzką i inne naturalne cieki. Zaproponujemy także te programy termomodernizacyjne dla mieszkańców, energooszczędne oświetlenie oraz racjonalną i ekologiczną gospodarkę odpadami. Zreaktywujemy zakład komunalny. Zajmiemy się również sprawami bezdomności zwierząt oraz zanikającą zielenią miejską, ponieważ są to ważne sprawy mające ogromny wpływ na komfort życia mieszkańców. Współdziałamy. Powołamy rady dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet, przedsiębiorców i rolników, by poznać różne spojrzenia na nasze wspólne sprawy. Chcemy znać wasze zdanie, bo jest ono dla nas kluczowe. Zadbamy o sport i inne aktywności fizyczne w naszej gminie. Stworzymy warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, w tym do powstania przystępnych ścieżek rowerowych, kreatywnych placów zabaw, zajęć i miejsc do uprawiania różnych dyscyplin wyczynowych w całej gminie. Komunikujemy. Wprowadzimy gminną komunikację publiczną, aby każdy mieszkaniec naszej gminy mógł dojechać do urzędu, do przychodni, do sklepów. Wiemy też, że wielu z Państwa potrzebuje załatwić niezbędne sprawy w powiecie. Skomunikujemy komunikację publiczną gminną z komunikacją powiatową. Zadbamy również o to, aby urząd był przyjazny dla mieszkańców. Należy Wam się profesjonalna obsługa oraz bezpłatne porady i merytoryczne wsparcie. My, czyli ja, ty i ty,
i pan, i pani, nasi eksperci, my wszyscy jesteśmy po to, żeby nasza gmina była coraz lepsza, zarówno społecznie, kulturalnie, gospodarczo i turystycznie. Razem z wami wiemy, jak to zrobić. Jest dziś wśród nas osoba, która wie, jak te założenia wprowadzić w życie. Ma do tego wiedzę, predyspozycje, doświadczenie, ale przede wszystkim wielkie serce. Marta Ptasińska. To nasza kandydatka na burmistrzynię Barda. Ona wie, że sukces osiąga się tylko, kiedy działamy wspólnie. Zapraszam tutaj do nas osoby z naszej grupy. Zapraszam do nas. Tak, jest nas oczywiście więcej. Jest nas jeszcze więcej. Nie wszyscy dzisiaj niestety mogli do nas dotrzeć. Tak, zapraszamy. Pewnie wszyscy znają państwo, ale przedstawimy. Więc po kolei. Jakub Ptasiński, Kinga Łuka, Marcelina Gryckiewicz, Beata Kulik, Marcin Podkówka, Elżbieta Jakubiec, Remigiusz Piojda, Agnieszka Brzostek, Marta Kociołowicz, Arkadiusz Moczulewski, Artur Jakubiec, Joanna Tofer, Kajetan Łukasik, Marzena Łukasik, Mateusz Nowacki. No i oczywiście Ala Ptasińska, która... Dobra, i teraz już ta część oficjalna za nami. Zapraszamy do zadawania pytań. Może jakąś muzyczkę mam, Marzena włączy. Jeżeli tutaj prasa, mamy prasę, jeżeli ma też pytania, to oczywiście jesteśmy do państwa dyspozycji. Myślę, że zrobimy w ten sposób, że na początek będziemy tutaj sobie na scenie stali, a potem nie wiem gdzie, gdzie komponujemy, chociaż po miejscach już nie ma, więc oczywiście zapraszamy, tutaj, zapraszamy do dyskusji, do rozmów, chętnie na państwa pytania odpowiemy. Zapraszamy również do konsumpcji. Tak, do konsumpcji też zapraszamy. A właśnie, właśnie, to dobrze mi pan Arek podpowiada. Tak, jest pytanie już, tak? Ale to też szybko powiem, dobrze. Tylko jeszcze powiem, że nasze biuro mieści się na Placu Wolności. Ile tam jest? Jeden. Koło apteki. Za apteką. Tam będzie ogłoszony harmonogram naszych dyżurów. Będą bezpłatne porady dla państwa w różnych dziedzinach. Harmonogram na naszej stronie internetowej, która już dla państwa jest do dyspozycji. www.działamy-wspólnie.pl. Pod taką samą nazwą jest nasz fanpage na Facebooku, na Instagramie. TikToka też mamy. Pierwszy filmik na TikToku też jest. Zapraszamy do oglądnięcia. Na czym jeszcze? No tak, bez polskich znaków wszyscy wiedzą, że bez polskich znaków. A jeszcze Twitter, X teraz, X, X, X teraz. Tak to zapraszamy do odwiedzin naszej strony. Rozumiem, że mogę mówić. Dzień dobry. Dzień dobry. Padło hasło kultura. Z kulturą związane bibliotekarstwo. Co z biblioteką bardziej? Co z bibliotekami na terenie gminy? Jestem żywo zainteresowana odpowiedzią, bo jestem bibliotekarką. Jak najbardziej kultura to również biblioteka i oczywiście nic, co jest w tej chwili, to nie będzie zlikwidowane, natomiast na pewno ożywimy kulturę nie tylko w Bardzie, ale na wioskach. Wiem, że w miejscowościach tam, gdzie są biblioteki,
One chyba są teraz troszkę krócej czynne. Postaramy się, aby te biblioteki były czynne częściej, dłużej, jeżeli oczywiście będzie takie Państwa życzenie. Dla nas, tak tu podkreślamy, bardzo ważne jest Państwa zdanie. Jeżeli będziemy Państwa pytali, Państwo uznają, że biblioteka jest potrzebna, czynna dłużej, jak najbardziej te biblioteki będą czynne dłużej. Dziękuję. Ewa Gauman, Wiadomości Powiatowe. Marta, jaka będzie Twoja kampania? Czy planujesz prowadzić ją tak pozytywnie, czy zamierzasz wyciągać przez obydwu z szafy? Którzy mnie znają, wiedzą, że jestem raczej osobą uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia. Jak najbardziej taka kampania nasza będzie. Zresztą jak Państwo widzą, osoby, które są ze mną, wszystkie uśmiechnięte, zadowolone z życia. Tak, nasza kampania będzie kampanią pozytywną, rozwiniętą. Młode osoby, takie jak Remigiusz. Tak, jak najbardziej to chcemy pozytywną kampanię, chcemy się uśmiechać, chcemy z Państwem rozmawiać, nie chcemy wyciągać trupów z szafy, nie chcemy negatywnej kampanii, chcemy pozytywną kampanię, tym bardziej, że my wiemy, że nasze bardzo jest coraz piękniejsze. Nie jest tak, że nasze bardzo jest brzydkie, szare. Nasze bardzo jest piękne. My po prostu chcemy, żeby było jeszcze piękniejsze. Mam. Biegam. Szukam rąk. Chyba jednak porozmawiamy później, tak bardziej w kuluarach. Tak. Czy ktoś ma jeszcze pytania? No to jak nie, to w takim razie dziękujemy. Bardzo zapraszamy do... Mireczko, a my czy się zgłaszamy? I oczywiście, jeżeli mają Państwo pytania takie już bardziej Państwu bliskie, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Thank you.